Polskę wywyższę w potędze i świętości. Bądźmy posłuszni woli Zbawiciela. W dzienniczku świętej siostry Faustyny Kowalskiej znajdują się zdumiewające słowa, które w 1938 roku ta wielka mistyczka usłyszała podczas swej modlitwy z ust Pana Jezusa. Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. Przepowiednia ta koresponduje znakomicie z proroctwem, jakie Matka Boża objawiła pasterzowi Mikołajowi w Sikatce 15 sierpnia 1850 roku w podlicheńskim lesie grąblińskim. Ku zdumieniu wszystkich narodów świata z Polski wyjdzie nadzieja udręczonej ludzkości. Wtedy poruszą się wszystkie serca radością, jakiej nie było przez 1000 lat. To będzie największy znak dany narodowi na opamiętanie się i ku pokrzepieniu. On was zjednoczy. Wtedy na ten kraj udręczony i upokorzony spłyną wyjątkowe łaski. Młode serca się poruszą. Seminaria duchowne i klasztory będą przepełnione. Polskie serca rozniosą wiarę na wschód i zachód, północ i południe. Nastanie Boży pokój. Jeśli naród polski się poprawi, będzie pocieszony, ocalony, wywyższony, za przykład dawany innym narodom. Zauważmy, że w obu przypadkach spełnienie proroctw dotyczących Polski uzależnione jest od naszego szczerego nawrócenia i poprawy. To jest podstawowe zadanie, tym bardziej, że wzywa nas do tego Pan Jezus Miłosierny i Bolesna Królowa Polski, bo tak licheńska Pani przedstawiła się Mikołajowi i Sikatce. Czy jednak Polska jest posłuszna Bożej woli? Już przed prawie 5 wiekami wielki kaznodzieja ksiądz Piotr Skarga gromił nasze wady narodowe, prywatne, religijną oziębłość, niesprawiedliwe prawa. Także w czasach świętej Faustyny zaraza zła i przyzwolenia nań zalała nasz kraj. A cóż powiedzieć o Polsce współczesnej, kraju, w którym społeczeństwo staje się coraz bardziej oziębłe religijnie, a przez to podatne na wpływy przeróżnych antychrześcijańskich błędów i pokus. Biorąc to wszystko pod uwagę, a także obserwując narastającą falę krytyki względem Kościoła i jego nauki, trudno udzielić twierdzącej odpowiedzi na pytanie o posłuszeństwo naszego kraju wobec woli Bożej. I to nawet wtedy, gdy dla równowagi uwzględnimy wiele dobrych inicjatyw i ciągle jeszcze katolicką mentalność naszego narodu. W jaki sposób możemy przyczynić się do nadejścia czasów triumfu serca Maryi? Kluczową sprawą jest modlitwa różańcowa. Przekazała nam ją przecież sama Matka Boża, prosząc, byśmy modlili się o nawrócenie Rosji, nawrócenie świata i nas samych. Różaniec jest bowiem najpotężniejszą bronią, jaką możemy sobie wyobrazić, mimo iż często nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak wielka moc w tej modlitwie drzemie. Jak będzie wyglądał ten triumf? Nic nie wiemy na pewno, oprócz jednego. Końcowym rozdziałem historii będzie ostateczne zwycięstwo Chrystusa. Powróci On w pełnej chwale, by odbudować całe stworzenie, by przywrócić ziemi jej pierwotny blask nadany naszemu światu przez samego Boga u zarania dziejów. Każdy katolik modli się o to od dziecka, a Matka Boża jest w tych modlitwach naszym najpotężniejszym sojusznikiem. Pomaga nam w duchowej walce w każdym momencie naszego życia. Jej przykład ma być dla nas drogowskazem bez względu na to, jak trudne są czasy. Rozumiemy więc, że zapowiedziany przez nią triumf jej niepokalanego serca ma stanowić preludium do ostatecznego triumfu Pana Ziemi i Niebios. Musimy więc pracować, by przybliżyć się do tego triumfu.
nawet w tych ciężkich czasach, a przesłanie z Fatimy wydaje się dziś dużo bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej.